Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i w dzisiejszym odcinku będziemy szukać śladów, które łączą jakoś Milki z Palionką, ponieważ podejrzewam, że tam jest jakieś spiskowanie. One się ostatnio chciały spotkać na herbatkę i jest na to nawet dowód, ponieważ widzieliśmy list, na którym było zaproponowane spotkanie. Więc ja muszę dzisiaj koniecznie sprawdzić, o co chodziło z tym listem, czy doszło do jakiegoś spotkania i czy przypadkiem Milki z Palionką czegoś nie ukrywają. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. A ja was witam oczywiście tutaj w Palionowie, jestem u siebie na chacie i chciałbym zacząć od tego, żeby zrobić sobie początkowe itemy. Ja wiem, że mówię początkowe itemy, ale na ostatnim odcinku, na odcinku u Milki, to był ostatni, który to był odcinek u Milki, tak, to był dzisiejszy odcinek u Milki, straciłem wszystkie itemy, bo zginąłem przy niej i ona te itemy ma, więc ja już sobie zrobiłem to jakieś początkowe, ale pomyślałem, że wykorzystam te dwa diaksy, które udało mi się zdobyć, prawda, na jednej z wypraw do kopalni, właśnie na poprzednim odcinku chyba to zresztą było. I postanowiłem, że robimy miecz, diamentowy miecz, pierwszy diamentowy mój miecz. Ogólnie ja tam nie używam za bardzo diamentowych mieczy, ja raczej robię zawsze siekierę, bo siekiera dużo zadaje, ale diamentowy miecz też może być jakby w porządku. Jak już mamy te diaksy, to zrobimy. Dobra, słuchajcie, lecę w takim razie po chłopaków. Chciałbym pójść dzisiaj do Bzyka i do Dave'a, żeby razem z nimi o tym porozmawiać, ponieważ oni już troszkę na temat Palionki wiedzą. O, jest akurat Bzyku. Halo, Bzyku! Halo, halo! Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam Hejka, bardzo serdecznie. Co tam u ciebie? Jest pewien problem, ale żeby ten problem, prawda, omówić lepiej, musimy jeszcze znaleźć Dave'a. Czy jest Dave u siebie na chacie? Jest tam u siebie na chacie. On powinien być, tylko ja nie wiem, czy on teraz nie robi jakichś prywatnych rzeczy, ale możemy wejść, zapukam do niego tylko. Dobra. Puk, puk, panie Dave'ie, jest tu pan Dave, halo? Nie, czekaj, czekaj, on chyba, on jest jednak zajęty, wiesz, on jest chyba mega, przez telefon, mega... Prawda, ale to czekaj, wiesz co, patrz, chodź, robimy tak, włamujemy mu się na chatę od boku. Nie no, nie, ale tak od... Weź, dawaj, od boku, tutaj. Ale ty to nie wejdziesz. Nie, on jak nie wejdę, wody. Jak... Uważaj, o kurde, zniszczyłem mu tabliczkę z drugiej strony. O tak nie, się bałem co właśnie, było? Że tutaj coś takiego... Nie wiem, co tu było, ale czekaj, masz... Czekaj, muszę ogarnąć drewno na szybko. Muszę szybko ogarnąć drewno. Jakie drewno? Trzeba to zamurować. Co wy robicie w moim domku? O co ci chodzi? Palionka, to była palionka. To była palionka, palionka ci tu dziurę zrobiła ogólnie, stary. No i zniszczyła tabliczkę. Palionka dziurę ci... Ja już... Przecież wy zrobiliście mi dziurę. Nie, tutaj ta dziura już była. Ta dziura już była, ja już idę ją naprawić, bo ona... Nie było tej dziury! My podeszliśmy tutaj i ona była, naprawdę, przysięgam. Ja potwierdzam. Co tu miałeś napisane? Co tu miałeś napisane? Śmieci. Dobra. Dave, śmieci i spocja Dave. No i skąd byś to wiedział, że będzie uwalony, gdybyś tu... O ty, ja ci dam. Właśnie ja nie wiedziałem totalnie, co tu było, ale dobra, panowie, musimy porozmawiać, bo jest problem. Co tam? Jest problem. Milki spotkała się z Palionką. Nie, jak to? Fajnie, przyłapałem je na spotkaniu i one się umówiły na... No nie wiem, czy tak fajnie, bo wy jesteście tak nastawieni ponoć wrogo do tej Palionki. A skąd o tym wiesz? Kto no bo gadaliśmy o tym ostatnio. Ej, ale ten się uzbroił od razu. Nie no, słuchajcie, panowie. No, ja po prostu mam... Mi się wydaje, że mamy wspólny interes. Wy macie coś do Palionki, a ja, prawda, niepokoi mnie to, że się... Dobra, też się uzbroję w takim razie. Jesteś gotowy, Dave? O nie, on ci wziął przedmioty, Dave! Ale trzeba... Dlaczego ty nie bierzesz przedmioty? Ty! Dobra, odkładam, sam sobie no zrobię zbroję. Dobra, nie, panowie, musimy po prostu pójść przeszukać dom Palionki. Ja myślę, że wy i ja mamy w tym wspólny interes, żeby to zrobić. A wiesz, że to jest nielegalne? Tak, mnie to nie obchodzi. Domu. Ja już twój też przeszukałem. Nie, no żartuję. Dobra. Ale nie, no po prostu, panowie, no co w tym złego? Wejdziemy do domu, rozejrzymy się, zobaczymy coś, może coś znajdziemy, może nie. Wiecie. Ty, ale jesteś pewien? A co jak się palią o tym dowie? Go nie ma na serwerze, no to ale trudno, wiesz, jak... Ale to nie, no to... Czemu ty w ogóle? Ale czekaj, jeszcze raz, ty chcesz do ich domków coś przeszukiwać, tak? Tak. No ale bo ty ostatnio... Wiesz, ale to Milki się na ciebie nie obrazi? No, ale ja... No, nie wiem, to jest tajemnica, nikomu nie mówi się o tym, no chyba, że jesteście konfidentami. No dobra, ale nas przyłamie, no dobra, jakby przyłapie, to co? Nie przyłapie nas, aktualnie mam nadzieję, że nie. Nie wiem. Jest noc, więc ona śpi pewnie. No i nie ma jej chyba na serwerze, więc możemy to spróbować. Ale jak coś, to zwiewamy i to nie jest nasza wina. Tak, jak co, to po prostu... Jak Milki wejdzie na serwer, to ja mówię, że ty nas tam zaciągnąłeś i... Dobra, biorę to na siebie. Pod groźbą? Czekaj, ale Dave, nie wchodź tu. Czekaj, musimy ostrożnie. Ale ja nie chodziło o ten dom, mi chodziło o Palionkę, żeby przeszukać. Aha, ja myślałem, bo Milki to już tam mieszka w domu, to już nie... Faktycznie, ten dom jest pusty aktualnie, już nic nie ma. Serio pusty? Do kupienia, no. Czekaj, ale tu może być jakieś... Ej, faktycznie, to niczego nie ma. No może, czekaj, sprawdzę do magazynu. Weź, nie, trzeba to sprawdzić tutaj. Nie no, puste. A nie, są tu jakieś itemy, ale to chyba moje, które ja zostawiłem jeszcze tutaj. Czekaj, ale ty nie wiesz, coś może być pod skrzynkami, weźcie to zniszczcie, bo to coś się obawiam, jakieś tajne przejście tutaj na dole będzie. Skrzynką nie będzie. Ty, to może rozbierzmy cały dom. O ty, mówisz? Nie, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale... No nic nie będzie. Ewentualnie tu może coś, patrz, za tym... Ej, tu jest... Ej, co?
Co to było? Kto tu robił? Ty, tu coś jest. Tu coś jest. Ktoś tutaj, ktoś tu coś robił. Tutaj jest jakaś dziura, ale nic tam więcej nie ma. Dziura była. No i słuchaj, ja się stąd wyprowadziłem, Milki tutaj została, jakaś dziura jest za ścianą, więc ja podejrzewam, że tutaj mogło być coś, prawda... Kurczę. Chodźcie do palionki. Przeszukamy palionkę, to może tam się czegoś dowiemy. Dobra, dobra. Jesteście pewni? A no co? Tak, ale czekajcie. No. Ale nie, chwila, szybko, to wiesz, że ja mam tajną bazę pod domem palionki, to ja mogę sprawdzić. Pod domem palionki? No dobra, bez kitu. No, pokaż, pokaż. Pokaż. Się tym fleksujesz. To tajna baza już nie jest tajna. No ale no, dobra, ale, ja... Tu, patrzcie, tu jest skrzynka, którą zostawiła Milki. I tu jest list od Milki, przeczytajcie sobie to. Jak to? Weź to, ej, my to... Ej, tu jest coś! Czy to jest ta baza? Hej, palionko! Tak, dokładnie, tu jest baza! Tu jest baza, weź se tu zobacz. O kurde. O, jaka tajna. Ale fajna. I taka... skrzynki, no, całkiem. Obgadujemy sobie chłopaków! No, o właśnie, tam jest tak napisane, no. Czekaj, wyjdziesz? No nie, to zróbmy tak, i okay, weź dobra. To zamuruj. Dobra, ja mam podejrzenie, weź coś zarapuj, karaluchy, ej, no, czyli one coś ze sobą spiskują, ja myślę, że musimy przeszukać okolice tego domku, tutaj coś może być, jakiś ich, wiecie, jakaś... Ej, tutaj są w ogóle... bo tutaj, że palion z palionką, tak? Palion, palion i palionka, no, niestety, rozumiem, ale jest jak jest, no. Jest jak jest, kręci się karuzela, rozumiem, dobra. Nie, przeszukajmy tutaj okolice tego domku, bo wydaje mi się, że coś... Tu wszędzie jest... Jest w ogóle wszędzie śnieg. Jest w ogóle wszędzie śnieg. To jest tak zimno. Tak zimno tu jest. Jest tragedia. Zaraz mi odpadną nogi. Tu jest jakaś jaskinia. Przeszukamy to? Możemy. Poszukaj. Ej, na stówę ktoś coś robił. Myślisz? Ej, Milki? Milki? Co? Ej, tu jest jakiś tunel. Tu jest jakiś tunel. Ej, o czym ty mówisz? Tu. Ja mam światło. Masz Spotify'a. Chodźcie tutaj. Tu jest jakiś ten. Co? Jak to? Ej, tu coś jest! Tu coś jest! Nie! Nie gadaj! Coś jest. Ej, dobra, co to jest? Nie, błagam, co to jest? Ja cię kręcę chyba od palionki. Nie, to się nie dzieje naprawdę, patrz! One mają sobie tu łóżka dwa, jest? Kurde, jakaś ich tajna baza. I skąd oni to... Co? No dobra, przełapaliście mnie, to moja tajna baza, ja kocham dziewczyny. Nie, jak to? Nie no, chyba sobie żartujesz. Ja, dobra. Serio? Już się okay. Tutaj bić, nie? Ja już mówię, no nie. Ale za co mnie już bić, cię? Nie. Co, Marek? Za spiskowanie przeciwko kolegom. Że mnie zdradziłeś tutaj. To nie jest spiskowanie. Jak tak może być? Nie no, ale panowie, to jest podejrzane. To jest podejrzane, co tutaj znaleźliśmy. Ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Ale o co chodzi? Jak to zrobiłeś? Ładnie. No nie będę mówił, że jest tu brzydko. Jest tu ładnie, ale jest tu zbyt różowo, nie? Tak, zdecydowanie, weź. Nie, niszczy. Myślisz, że robimy trolla i podmieniamy to na inny kolor? Nie, i to by było dobre. Robimy, nie, no odłóż te kwiatki, żeby nikt się nie zorientował, że my tu byliśmy, nie? Ale nie, tutaj to trzeba monitorować koniecznie. Czy tutaj gdzieś jakaś tajna baza jest? Nie wiem, czy chce nam się szukać, może niekoniecznie. Pod skrzynkami mówiłeś. Pod dywanem! Pod dywanem? Sprawdzaj dywan, ty! Szybko, dywan musimy sprawdzić. Zobaczmy, jest pod dywanem chyba nic. Nie wiem, jak to ułożyć. Dobra, ale spokojnie. Nie, dobra, to było taki chyba... kwadracik. Tak, no, coś... Ja mam nie. Cztery, nie, jeszcze nie, to dwa, tu na końcu, nie, nikt nie ma dwóch. Tu na końcu. Patrz. No. Aha, wtedy idealnie wychodzi. Dobra. Tak, nie, tak to było. Dobra, jest dobra, okay. Ale no, to jest... Co? No właśnie, ej, to jest ciekawe, bo może... Nie rozwalajcie tego, bo może to jest jakiś szyfr. Może tu trzeba jakoś odpowiednio coś ustawić. Ej, co? Na przykład marchewkę? No, na przykład. Albo nie ma. Ale właśnie nie wiadomo. Albo ziemniaka. Albo może nie, trzeba. Dobra, nie dobra, wiem. I wtedy się tajne drzwi otwierają. No właśnie to trzeba przemyśleć, bo to tutaj coś z tym może być, coś tu się może kryć, tylko właśnie nie za bardzo wiem co. Nie wiem. Czekaj, może jakoś na skos? Nie. No może. Nie, czekaj, to jest. Czekaj, ale jesteście pewni, że marchewki. Wiem, co trzeba zrobić, czekaj. Trzeba literę imienia, palionka albo Milki. Co? Patrz. Ale ty masz rozkminę teraz, nie? No. A, Dawid, Dawid robi jakiś. Jakiś ten. Czy to jest? O! Nie, to marchewki zapętlone. Aha, zapętlone ale patrz, ta jeszcze jedno w dół. O. O, dobra. Że tak? Czekaj. Nie, i tutaj trzeba pewnie tutaj trzeba różowy i ten szary kolor trzeba dać. Tutaj masz się szary albo myślisz? Różowy kolor? Ja nie mam totalnie. Ja też nie. Dobra, mam. Ale to weźcie te marchewki. To jeżeli to jest jakiś taki system, to my w przyszłości to tu sprawdzimy. Tylko najpierw trzeba zdobyć w takim razie różowy faktycznie jakiś blok i szary. I może to faktycznie mieć jakieś prawo bytu, nie będę mówił, że nie. Jest to jakby całkiem logiczne, nie? Tylko te marchewki, nie jestem przekonany co do marchewek, ale może akurat. Marchewki to był głupi pomysł, ale faktycznie może coś co jest wspólnego, co ma Milki wspólnego z palionką. A co ma wspólnego? Kwiaty? No, że są dziewczynami. Piękna uroda. No to może kwiaty, w takim razie. Dobra, nie wiem, kwiaty? Przemyślimy to, widzowie, możecie napisać w komentarzach właśnie co byście dali, a tu się tą wodą... Kiss kill, kogo wybieracie? O nie, Balionka, nie! Ja się nie będę wypowiadać. Ja wychodzę. Kiss kill.
No, co się wykłada? Nie, no sorry, no kill, no, proste, no. Nie, no proste. No jak proste, dobra, to dawaj. No palionka, kill, a kiss, milki, mua, tutaj. A ty Dawid? No ja też bym tak zrobił, no dobra, wychodzimy. O, let's go! Nie no, z palionką bym nie chciał, gdzie my jesteśmy? No ja jesteśmy też, tutaj też, kopalni właśnie, tu trzeba... Palionka jest zajęta, nie? Trzeba ten, dobra panowie, odkryliśmy pewną bazę, to jest bardzo, prawda, bardzo, bardzo ważne. Szalone, to jest teraz... szalone, Szczypson. Ej, to ściga, jak spędzasz walentynki? Pewnie z Milki, no jeszcze się pytasz. Dobra, dobra, panowie, ja muszę iść do domu. Milki, nie? Tak, ja też, ale nie wiem, czy mam twoje pozwolenie. Nie no, wszystko za twoje. Powinniśmy Milki sobie pożyczyć na walentynki, może? Tak, tak, okej. Nie, żartujemy. Wydaje mi się, że ona ma już co robić. Ja mówię śmiertelnie poważnie. Tak? Ma, ale że z tobą? Ja nie wiem, ja nic nie wiem. No jak nie wiesz, ja... Ty coś ukrywasz, Szczypson. Proszę mnie panowie nie przepytywać o takie rzeczy. Dobra, no to idę się... Oj, my się dowiemy, my się Szczypson jak dowiemy, tak? No to możecie iść do niej się spytać. Nie da się mówić, Milki. Ja też. Dobrze, panowie, ja wam dziękuję za dzisiaj, bardzo miło był spędzony ten czas. Dziękuję ci. Ale patrzcie, ten on już idzie tabliczkę zostawiać, no nie. Ale nie, ale to już szóstego chyba. Jesteś pewien, ale jest dopiero, słuchaj, jest dopiero piąty. Do 14 jeszcze daleko. No daleko, tak, że już chcesz teraz tą informację zostawiać. A może... No dobra, może tam tutaj. No ale, właśnie tutaj, nie ale zbliżać ale się do tutaj domu, to mógłbym ja pomyśleć, że chodzi o mnie. Że do mnie to piszesz. O nie! No, tylko nie to, Szczypson, tylko nie takie numery. Czekaj, zobaczymy co napisze. Mogę na walentyki się wziąć. Już się tu zamiast sypę powinieneś zydać. Wziąć. Jesteś pewien, że chcesz zostawić tu tą tabliczkę? Tak. Nie, no ona dopóki... Ja ci powiem, Szczypson, ona zniknie do 14. Ja mu ktoś rozwali. No na pewno, ja. Znaczy kto? Ja nie wiem o co chodzi. Dobrze, panowie, bo wstaje dzień. Musimy się jej skryć. Udawać, że wszystko było normalnie, bo jak wyjdą z domków ci, co spali, to wiecie. Nie dobrze, ale udało się chyba. To dla mnie, czy dla kogo? To dla mnie. Jakie Milki? Pogięło. Nie no, ale mocne. Nie no dobra, panowie, trzymcie się, idziemy, ja idę. Sprawdziliśmy, co tak naprawdę palionka ukrywała. W sumie nie tak, palionka ukrywała, wiemy. Co Milki znaczy, palionka w sumie razem co one robią. Ukrywały. To jest ważne, ponieważ że sprawdziliśmy, co one ukrywały. Dobra, czekaj, no zostawić tabliczkę na pewno. Sprawdziliśmy. No nie ma tam. On jest jakiś tutaj, prawda, może, niemrawy, podejrzany, może. Tutaj chce robić jakieś dziwe lewe akcje. Może gdzieś w lesie, może wiesz. Gdzie on jest? No on był tutaj, za nami chyba, gdzieś tutaj w lesie, tutaj w a tym tu swoim jest, lesie. Tu patrz, coś kurde. A, i coś do swojego domku. Dobra, spadła. Dobra, pan. No nie, tu jest tabliczka. Wyje ci Milki, o ty kurde flaku. No kurde mocno, kurde go. Dobra, trzymcie się panowie, widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że dojdziemy do jakichś fajnych konsensusów. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę. Widzimy się jutro, pozdrawiam, cześć, pa.